Hej, w kolejnym odcinku. Podobno jesteście bardzo ciekawi, jak wygląda sklep w Wadlewie. Także będziecie mieli teraz okazję. Zapraszam na odcinek o Wadlewie, o sklepie. Opowie Marek Pyś. Zapraszam. Jesteśmy w słynnym Gajkowie. To jest właśnie nasz sklep wspaniały, świetnie zaopatrzony. Różne towary. Oczywiście te towary to nie są towarami prawdziwymi, bo nie można reklamować niczego, ale mamy swoje własne wadlewskie towary. To mój słynny rower. Ten mniejszy oczywiście. To właśnie to. No i słynna ławeczka. Tu jest sklep, dalej salon fryzjerski. Może udamy się do sklepu. W sklepie niestety są produkty, których nie za bardzo lubię, czyli piwo bezalkoholowe. Piwa w ogóle nie lubię, a bezalkoholowe to już... Ale niestety trzeba się tego nieraz bardzo dużo napić, bo cóż, no tak wymaga scena, a jak przychodzą powtórki, to już jestem pełen. No to jest sklep wadlewski. Był to kiedyś moją własnością, niestety jak żona sceniczna wyjechała, to ja sklep sprzedałem Malwinie, no jest teraz własnością Malwiny. No ja często ten sklep odwiedzam, zakupując różnego rodzaju towary. To te towary, to widzimy właśnie przygotowane, zupełnie nietypowe, jeżeli chodzi o naklejki. Ja zwykle kieruję się do półki, która tutaj tu nie ma, ale... O tam na zapleczu właśnie jest piwo, właśnie bardzo, bardzo piękne. Tym mnie to tutaj pojął. Panowie rekwizytorzy, bardzo niesmaczne to jest, bardzo niesmaczne, ale czego się ta sztuki nie robi. No i teraz towary, które mamy. No, majonez nie jest to ani babuń, ani jakieś inne, co nasze typowe wadlewskie towary. Piwo, jak widzimy, też taka nazwa się nie pojawia. A tu jest bardzo ważne piwo tutaj na drugiej półce, to jest wadlewskie, czyli jakby browaru wadlewskiego. No cóż, cukier, opóreczki konserwowe, bardzo smaczne, ale też nietypowe, niesklepowe, czyli wadlewskie. No jedyne to pieczywo, które jest kupione w normalnym sklepie. Zobaczymy, jak widzimy, jest bogate, jak na taki sklep mały, wiejski. No nie wszystkie towary pokazujemy, tamtej półki nie pokazujemy, bo to już jest reklama. I tak dochodzimy tu, jak nieraz trzeba przejść tu, no to jeszcze się te wszystkie półeczki przesuwa, wysuwa, żeby tytuły nie świeciły tutaj. No i to jest właśnie nasze królestwo wadlewskie.